Jeżeli chodzi o opony, to generalnie są dwa czynniki. Pierwszy to faktycznie wysokość bieżnika. W Polsce dopuszczono prawem 1,6 mm. Jest absolutnie poza wszelkimi normami. Taka opona w żaden sposób nie odprowadzi wody ani błota spod siebie, w związku z czym musimy mieć świadomość, że wydaje nam się, że jedziemy po nawierzchni asfaltowej, a tak naprawdę jedziemy po wodzie. Woda spod opony się po prostu nie wydostanie przy tak niskim bieżniku. Myślę, że jeżeli przyjmiemy taką normę w okolicach 3-4 mm, zależnie od tego, czy letnia, czy zimowa, to jest to absolutne tak naprawdę minimum. Po tylko taka opona jest w stanie spod siebie odprowadzić syf i faktycznie wtedy jedziemy po nawierzchni asfaltowej czy też przyczepnej. Natomiast drugim czynnikiem dotyczącym opon jest ich wiek. Musimy mieć świadomość tego, że silikony się w jakiś sposób utleniają. Jeżeli jeździmy na oponie starej, takiej, która ma już, nie wiem, 8, 10, 12 lat, to nawet przy dobrym bieżniku ta opona nie będzie trzymała. Nawet jeżeli będzie odprowadzić spod siebie wodę, bo jak gdyby bieżnik jest odpowiedniej wysokości, to po prostu poziom tarcia, jeżeli chodzi o asfalt, jest zdecydowanie niższy, a tym samym nasza przyczepność jest zdecydowanie mniejsza. Więc dwa parametry. Po pierwsze. Pierwsze bieżnik, który pozwoli odprowadzić syf, po drugie wiek, który pozwoli faktycznie na to, żeby silikony pracowały w odpowiedni sposób i żeby tarcie zach zostało zachowane. pleningu to jest właśnie nic innego jak nieodprowadzenie wody spod opony, tak? czyli jeżeli między asfaltem a oponą znajduje się woda, bieżnik opony jej nie odprowadzi, to właśnie następuje zjawisko aquaplaningu, czyli ślizgania się tak naprawdę. No, woda ma zerową przyczepność, w związku z czym jeżeli jej nie odprowadzimy, na no aquaplaningu po prostu płyniemy.